Dzień dobry, dobry wieczór w pierwszym odcinku Wschodniego Plonu. Robota na dziś, poza głaskaniem mojego kota, to rąbanie drzewa, które dzień temu zwieźliśmy całe. Trzy przyczepy drzewa. I moim obowiązkiem jest je porąbać teraz. Śnieg cały czas pada, bestia ze wschodu i tym podobne. Tutaj mam króliki. Traktor, którym przywieźliśmy. Pronar 1221A2, które jeszcze nie raz zobaczycie w akcji. Tu mam młode takie ładne króliki, a tu starsze. No i drzewo, które mam do porąbania, i ono jest wręcz ogromne. No zresztą widać po jego rozmiarze. No i tak zleci mi do nocy. I w kolejnej części odcinka pokażę wam, jak podłączam ja, bądź mój sąsiad, jeszcze się okaże, kable do sprzętu, który przed chwilą podległ renowacji, bo mam taką starą osełkę stołową, osełkę z szlifierka. No i ją odmalowałem, kupiłem nowy włącznik, 12 metrów kabla, no i będzie czym ostrzyć chociażby i motykę w wakacje. Czy wakacje w maju, a to prawie jak wakacje. Dobra, to rąbiemy. O kurwa, aż kamera lata. No, sęk. Więc co, ja rąbię. Typowy dzień na roli. Pierwszy vlog zresztą, kiedy to testuje kamera. Więc myślę, że będzie się spisywać przez cały czas. No i zapraszam was do kolejnej części odcinka. Dobrze, więc jestem już w garażu. Mam kolejny dzień. No i jak na razie moim zadaniem jest, żeby posprzątać tutaj, bo mój brat coś robił. No i następnie podłączyć szlifierkę, która będzie stała w tym miejscu, za drabinką. Trzeba będzie poprowadzić kabel tutaj górą. I w tym wszystkim pomoże mi mój sąsiad, który wczoraj też pomógł mi podłączyć wszystkie kable, za co mu serdecznie dziękuję. Wiadomo, imienia nie muszę wymieniać, bo ten sąsiad wie, że to akurat był on, nie kto inny. No i co? No to ja lecę ze sprzątaniem, które tutaj mam do zrobienia. I widzimy się, jak to zrobię. Dobrze, już jest po wszystkim posprzątane. Teraz pójdę zjem, a później przyniosę tutaj tą szlifierkę stołową, bo muszę w niej zmienić pewną rzecz, ponawiercać cztery dziury i nagwintować je, bo tutaj mam takie, to wcześniej było na takie śrubki, ale chcę to zamienić na normalne, mniejsze, na klucz. Tutaj mam na takie chcę zamienić i nagwintować, żeby po prostu to było dłużej, bo wiadomo, tutaj nie każdy ma już śrubokręt jakiś ostrzejszy czy coś i to się zaraz wszystko uszkodzi. A tak, gdy będę miał na śrubę, to podchodzi się z kluczem nasadowym i po sprawie. Także idę zjem
i widzimy się, jak już to wszystko zrobię. A później w kolejnej części odcinka będę tutaj odmierzał obok kabla, co ile muszę ponawiercać dziury. Znaczy, z tego co wiem, mam po co 40 cm. Tutaj mam kabel, wczoraj kupiłem. To jest coś koło 10,5 metra, więc myślę, że powinno starczyć przez cały garaż. I trzeba będzie to podłączyć tam obok tych gniazdek, albo podłączę, żeby był mniej widoczny kabel, żeby nie szedł tutaj przez całe, to w tym miejscu się podłączy. Tutaj puści się bokiem, albo tu na śrub, na tym gwoździu i będzie wszystko w porządku. A to jest smar z tego, znaczy smar, z którego korzystamy, Kajo LZR2. Bardzo fajny smar. Smarujemy nim maszyny. Oczywiście mam jeszcze drugi smar, którym smaruję takie rzeczy jak przyczepy, bo on jest trochę gorszej jakości, jest rzadszy. Ten jest bardzo gęstym smarem, uniwersalnym, więc mogę go serdecznie polecić. Wszystko posprzątane, więc widzimy się w kolejnej części. Jak widzicie, już jest wieczór. Śniegu mnie napadało ile trzeba. Teraz jest temperatura chyba minus 6 stopni. Czuć, że jest cieplej jak za dnia, bo za dnia było nawet minus 8. A odczuwalne rzekomo jest minus 13. A w nocy ma dochodzić do minus 15, 17. Może tak będzie. A teraz wracam do garażu. Musiałem umyć tą jedną płytkę. Trochę tu już ciemno wszędzie, ale to nic. No, czysto. Nagwintowane bezproblemowo. To nic, że znalazłem uszkodzone wiertło do drewna i naostrzyłem jej, działało jak wiertło do metalu. Aczkolwiek to jest żeliwo i jakoś przeszło. Żeliwo lepiej się wierca. No, tylko żeliwo pęka łatwo. Dlatego go się tak nie stosuje zbyt często. Dzisiejszy odcinek już będę kończył. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. A co do podłączenia tej właśnie szlifierki, z kontaktu przynajmniej wyłączony, ale niech to zostanie. Znaczy, ja to posprzątam poza odcinkiem, bo okazało się, że nie będziemy wiercić tutaj, w tym miejscu, gdzie trzeba, będzie nam potrzebny przewód. Tylko dostanę się drabinką, tutaj się podepnę pod te kable na opaski zaciskowe, poluzuję je, włożę kabel i pójdzie dalej. Tylko w tamtym miejscu zrobię odnogę w prawo i w dół, tutaj za szafkę i będzie ładnie to wyglądać. Ale też się pojawia kolejny problem, jakim jest brak wolnego miejsca. Bo mamy już tyle podłączonych kabli, że go brakuje, ale myślę, że ten kabel podpiąłby się tutaj na dole. A nowy kabel tutaj by się podpięło i do góry. I byłoby w porządku. Mamy 12 metrów tego kabla i sprawdziliśmy, to go wystarczy. O, leży tutaj na tym. A ta sprężarka też jest do remontu, aczkolwiek ona będzie na inny miesiąc, bo teraz jest za zimno. No i plan jest taki, bo w wakacje podczas remontu jednej z przyczep, które robiłem wraz z moim kolegą Kubą, którego pozdrawiam. Nalałem za dużo oleju i to bardzo za dużo, bo aż o 1,5 litra przesadziłem. No aczkolwiek nie wiedziałem, ile trzeba tu wlać. Tabliczek nie ma, instrukcji nie ma do tego silnika. Ale okazało się, że trzeba wlać tylko 0,5 litra. Ja wlałem 2 i teraz będę musiał tutaj odkręcić 4 śrubki, wyjąć całe koło i wymienić tu uszczelniacz, czy powinno chodzić. Jeszcze mam tu drugą właśnie. Nie wiem, jak to się nazywa, ale to chyba spręża powietrze i pcha już prosto do butli. I muszę to też drugie zamontować, dwa trójniki kupić. Tutaj na dwa, tutaj, a tam na dole też na dwa. O, raz, dwa, dwa. No, trójniki dwa. Silnik chodzi jak ta lala. No i pozostało mi włożyć tą płytkę i mieć nadzieję, że z silnikiem jest wszystko w porządku. Aczkolwiek ja sprawdzałem silnik przed malowaniem, żeby później nie uszkadzać farby. No i jak patrzyłem, to nie wyglądał, żeby coś było z nim nie tak. No ale wiadomo, wszystko wyjdzie.
kiedy będę już go odpalał. Cały dzień dzisiaj zimno. Trochę drzewa dzisiaj też było pocięte, więc robota idzie non stop. No ale trzeba coś robić. Póki ferie, niedługo koniec tych ferii i powrót do pseudonauki online. Ale nie takie rzeczy się w życiu przetrwało. Najbardziej to człowiek się oczywiście, jak to na roli, nie może doczekać żniw. Ale zanim żniwa, to jeszcze sezon rozsiewania nawozów, sianie fasoli, pryskania bardzo dużo. Oczywiście pryskanie, sianie to się zajmuje tato na gospodarstwie. A jak na razie to czasami da mi ścierniskowcem zrobić albo talerzówką. W sumie to są moje dwie ulubione czynności, ale też w październiku, w tamtym roku mogłem poorać nowym traktorem, Kubotą. Oczywiście kiedy będzie nagrywany odcinek w Kubocie, to trochę o niej opowiem. Dzisiaj chyba taką główną tematyką właśnie jest szlifierka stołowa, którą udało się naprawić. Oczywiście jest ta pewność w sumie w 70%, bo te 30% to jest silnik. Ale gdy do niego zaglądałem, to zwoje wyglądały w porządku. Nie wyglądały, żeby tam były jakieś przypalone. Mogę nawet powiedzieć, że się świeciły jak nowe. I teraz pozostało mi te śrubki poprzykręcać. Ale pojawia się ten problem, że śrubki są duże. W sumie miałem mniejsze, ale nie nagwintowałbym. Mam taki gwintownik. Jak wzmacnialiśmy miejsce, gdzie składujemy zboże, to też kolega Kuba tak mocno gwintował, aż nam połamał jeden. I trzeba będzie to pospawać jakoś elegancko. Ale to nie problem. Wszystko da się zrobić. Dobra, tu już jest raczej przykręcony. Teraz dół mnie bardziej interesuje. Oczywiście są na gospodarstwach przedmioty, które się częściej, rzadziej używa. Ale myślę, że ta szlifierka będzie chodzić w wakacje, no chociażby i co drugi dzień. Przydatna rzecz, bo w sumie, jeżeli do szlifierki jest podłączona, załączona tarcza do ostrzenia, a tutaj będzie do cięcia, a tutaj do ostrzenia, to będzie w porządku, bo może trzeba będzie jakiś nóż może zaostrzyć, a może wiertło stępione. Widzę, że właśnie przeszukałem tutaj i zauważyłem, że mamy dużo potępionych. Oczywiście te wszystkie marki, które są widoczne na pudełkach, to nie jest żadne lokowanie produktu. Korzysta się z tego, co się ma. Ale jak na razie, mówiąc o tym, że korzystam z tego, co się ma i mówiąc o tej szlifierce, to wykorzystaliśmy na razie na nią 70 zł wydane było. No. Wszystko na rozwój. Teraz mam problem złapać. No, ale dokręcam, bo czuję. No, ale jeszcze sporo gwintu zostało. Może ten spróbował na sodowym? Na sodowy jest cieńszy. Tutaj jak to wygląda, kurde. Muszę się przyzwyczaić do kamery. Żeby wchodzić, nigdzie nie zahaczyć. Dobra, tutaj już jest dokręcone. Ale żeby się mniej męczyć, może znajdę dziesiątkę. A, mam dziesiątkę, no dużą grzechotkę. Bo taka była w sklepie. Ale czy ona mi się tu zmieści? Nie zmieści mi się. No co krzywo te dziury powywiercane. Oczywiście to nie przeze mnie, tylko to już tak fabryka dała. A to jeszcze postparalelowski sprzęt.
Ale taki nie zawodzi, jak się wyremontuje. Czy to jak traktor typu Ursus po 80 roku. Czy Bizony, które służył praktycznie tyle lat, bo nawet dzisiaj można je spotkać. U mnie jest jeden przerobiony do fasoli z 70 chyba 6 roku, jak dobrze pamiętam. Oczywiście na ten rok będą kolejne remonty wykonywane, ale myślę, że nie będą nagrywane na ten kanał, aczkolwiek jak chcecie, bo mam drugi taki swój też kanał pod nazwą Sikuri, pod którym będą też vlogi, ale nie tylko i wyłącznie tematyce rolniczej, także w komentarzu powiecie, na który kanał chcecie te remonty. Wiadomo, ślifiarka nie jest tylko związana z rolnictwem. Jest potrzebna jeszcze w wielu innych zawodach, które można by wymieniać. Dobra, tu już jest, tu już wszystko. Jeszcze tutaj dokręcić. Zawsze warto mieć sprawną na stanie. Dobrze, więc ja powoli będę się z wami żegnał. Będziemy się widzieć w kolejnym odcinku, w kolejnym dniu, gdyż tak jest zatytułowana seria. A tu to wiem, że się nie postarałem z malowaniem, ale farby mi żółtej zabrakło, bo jest to dość duży przedmiot. Ja chciałem co najmniej dwie warstwy dać. Tutaj jest danych aż 5 warstw, bo zapomniałem, że to miało być na czarno, a nie na żółto. Ale to nic nie szkodzi. Przewód mi się zawinął. Dobra. Aż mnie złapał za kurtkę. O. I ślifierka prezentuje się tak po remoncie. Oczywiście tego nie było. Ja to musiałem dorabiać, pospawać. Zresztą widać, że to przeze mnie spawane, ale jak się urwie, to się poprawi. Na razie trzyma, całą szlifierkę można na tym podnieść, się nic nie dzieje. Testowane młotkiem. No i tak się prezentuje finalny projekt. Jeszcze pozostało go przywiercić w tamtym miejscu. Więc dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Lajkujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze, bo chętnie je poczytam. I widzimy się w kolejnym odcinku.